edycyjniach co za roku wydawałem nagrodę burmistrza dla najlepszego absolwenta. Jest w tym roku Marcelina Nowak. Zapraszam serdecznie. Uzyskanie tytułu najlepszy absolwent w roku szkolnym 2021-2022. Średnią ocen 5.0, zerowe sprawowanie. Marcelina Nowak była przewodniczącym samorządu śląskiego 2021-2022. Wielokrotna uczestniczka zawodów sportowych w biegach przełajowych, w piłce ręcznej, powołana do reprezentacji województwa lubuskiego w piłce ręcznej. Gratuluję serdecznie i życzę już na nowej drodze dużo, dużo sukcesów. Szanowni Państwo, historia najlepszego sportowca Szkoły Podstawowej w Przyjaźni w roku 2021-2022 rozpoczęła się 7 lat temu. Wówczas szkoła nasza rozpoczęła udział w akcji Gramy Adręcznie. Wówczas to drugo- i trzecioklasiści rozpoczęli intensywny trening pod bacznym okiem pani Teresy Malucza i zaczęli szlifować swoje talenty piłkarskie. Trwało to bardzo długo, w tak zwanym międzyczasie staraliśmy się o budowę hali sportowej. Udało nam się przekonać pana przewodniczącego rady, pana burmistrza, żeby wyłożył astronomiczną kwotę 5 milionów i wybudowaliśmy taki piękny obiekt. To tylko spotęgowało chęć uczestniczenia w zajęciach sportowych naszej młodzieży, niezwykle utalentowanej. W roku szkolnym 2020-2021 nawiązaliśmy współpracę z klubem sportowym, piłkarskim klubem sportowym w Świebodzinie. Udało nam się namówić nasze reprezentantki, aby zechciały swoją formę oprócz naszej szkolnej szlifować tutaj w tym klubie. Efektem tej pracy, przepięknej pracy, było zdobycie tytułu najlepszej drużyny kobiecej w szkołach podstawowych rocznika 2007-2008 na Olimpiadzie Młodzieży w ramach Szkolnych Igrzysk Młodzieży w tym roku. Niewątpliwie liderką tego zespołu była dzisiejsza laureatka tytułu najlepszego sportowca Marcelina Nowak. Gratuluję.
Szanowni Państwo, jak wspomniałem, piłka ręczna zadomowiła się w naszej szkole na Chodowie i odnosimy znaczące sukcesy. Niewątpliwym sukcesem, Pani Teresa, proszę mi pomóc. Niewątpliwym sukcesem było fakt, że trzy reprezentantki naszej szkoły, tych dziewcząt, które siedzą dzisiaj w naszym auditorium, dostąpiło zaszczytu udziału w kadrze województwa lubuskiego dziewcząt w piłce ręcznej. I teraz pozwólcie Państwo, że na ręce tych trzech przesympatycznych i przeutalentowanych dziewcząt złożę podziękowania Lubuskiego Związku Piłki Ręcznej za godne reprezentowanie województwa lubuskiego na kadrze, na zawodach szczebla wojewódzkiego i ogólnopolskiego. I proszę o wystąpienie Marceli Nerowak, Zofii Galus i Pani Krzysztof. Wstańcie tak, żeby wszyscy Was widzieli. Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło zakomunikować, że w bieżącym roku szkolnym nagrodę dyrektora szkoły za najwyższą średnią ocen na zakończenie etapu kształcenia w Szkole Podstawowej w Ścielu otrzymują dwie uczennice. Ze średnią ocen końcowo-rocznych 5,38. Są to następujące uczennice. Zuzanna Misiak i Zuzanna Zubowska. Zapraszam. Szanowni Państwo, to będzie wirtualna nagroda, dlatego że wyniki egzaminu ósmoklasisty jeszcze się nie okazały. Do tej pory było tak, że uczniowie klas ósmych, wcześniej szóstych, pisali swój egzamin w miesiącu kwietniu i zawsze zdążyliśmy uzyskać oceny tego egzaminu jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego. Nie zmienia to faktu, że taką nagrodę dyrektor szkoły ustanowił i w dalszym ciągu kontynuuje. Chcę Państwa poinformować, że nagroda następującej treści. Nagroda dyrektora szkoły przyznaje uczniowi uczennicy, tu jest imię i nazwisko, nagrodę za uzyskanie najwyższej średniej z egzaminu ósmoklasisty z wynikiem, tutaj sobie jeszcze wpiszemy to, w roku szkolnym 2021. Ta nagroda zostanie wręczona uczniowi bądź uczennicy 1 lipca z chwilą ukazania się wyników przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
taka osoba zostanie zaproszona do sekretariatu, do gabinetu dyrektora wraz z rodzicą, żeby tam nagrodę wręczyć. Tak chciałem Państwa poinformować, że ta nagroda jest do wzięcia dla każdego z siedzących tu. Czekamy tylko na nich. Dziękuję bardzo. Na szczególne wyróżnienie zasługują ci, którzy uzyskali najwyższą średnią i swoim zachowaniem służyli na wzór pozostałej społeczności szkolnej. Proszę pana dyrektora oraz wychowawców o wręczenie świadectw z wyróżnieniem. Z klasy 8 A. Proszę o wystąpienie następujących uczniów wraz z rodzicami. Franciszka Janasa, Nadia Umerda, Maja Nikoli, Marcelinę Nowak, Wiktora Podres i Julię Skrzypczak.
klasy 8 B. Proszę o wystąpienie następujących uczniów wraz z rodzicami. Vicenta Albert, Zofię Galus, Karolinę Kaczmarek, Zuzannę Mazurkiewicz, Zuzannę Misiak, Mateusza Nowickiego, Zuzannę Suchocką i Agatę Czabłowską. Zaczekaj, panie, zaczekaj. Zaczekaj, będzie się jeszcze ludzie. Masz niesamowity talent piłkarski. Gratuluję pięknego świadectwa. Bądź pewna dla siebie, brnij do celu. Mam nadzieję, że przez Tobą cały świat. Wakacjach, a następne wydawało się tak odległe.
Nic nie tak nie trwa wiecznie. Oto znów jesteście na finiszu. Tym razem jednak po raz ostatni odbierzecie świadectwo w murach tej szkoły. Proszę o wystąpienie następujących uczniów z klasy 8 A. Martyna Adamowicz, Ines Domagała, Kacpra Pis, Szymona Torczyka, Maksymiliana Płata, Jakuba Kędziorek, Wanessę Konieczną, Wiktorię Konieczną, Artura Kopcińskiego, Olivia Leber, Kitkę Michalik, Maja Moczyk, Karola Lepicha, Tatianę Szczepańską, Dawida Tkaczuka, Jakuba Majakowskiego, Szymona Barkowiaka, Tomasza Wojciechowskiego, Tomasza Wojciewicza i Bartosza Zimnego. Proszę o wystąpienie
następujących uczniów z klasy 8B. Adriana Apert, Szymona Ściepskiego, Julię Cisielską, Stanisławę Czajkowską, Bartosza Dziewińskiego, Piotra Gondę, Jagodę Grześcio, Nikolę Grześcio, Wiktora Kaczmarka, Nadię Kisiewicz, Marię Matuszczak, Michała Mikowskiego, Aleksandrę Pawlik, Kornelię Pasewicz, Aleksa Piskowskiego, Michała Szmyka, Jakuba Toniarza, Pawła Więckowskiego, Ruch Malia,